za to, że przyjęli dzisiaj, zauważyli nasze potrzeby. Dziękuję też, że firma, która została wyłoniona, bardzo sprawnie przeprowadziła ten remont bez uszczerbku dla działalności szpitala. My w tej chwili hospitalizujemy w tym budynku ponad 110 pacjentów, więc to są noworodki, które przychodzą na świat, osoby chore, i nie wyobrażam sobie, gdyby nastąpiła awaria kotłowni, co mogłoby się zacząć. Także to tym bardziej chylę czoła, że starostwo powiatowe i nasi panowie tutaj, włodarze, znaleźli środki dla naszego szpitala. Dziękuję też za dobrą współpracę z Wydziałem Inwestycji, z panem dyrektorem. Dziękuję panie dyrektorze. I też oczywiście dziękuję firmie i naprawdę serdeczne podziękowania. Nie wiem, czy ktoś...